Bim-bom, przykładowa rozgrywka. Tu może być kilka gier. Tak, pierwsza z nich polega na tym, że te wszystkie strony zakrywamy tą niewidoczną stroną. Po kolei będziemy odkrywali każdy żeton. I dziecko, które zobaczy u siebie na planszy, że ma ten przedmiot, to po prostu bierze żeton. I do tych plansz pokazanych w ten sposób, na dużych obrazkach, pasuje 8 żetonów. Żeton jest 32, ci wszystkie można zebrać. No i do tych plansz pasuje 6 żetonów, ale za to są takie obrazki bardzo wyraźne, więc to jest ta jakby łatwiejsza wersja. Druga gra i trzecia już są gry z CD-ROM-em. Znaczy płyta CD, trzeba sobie ją otworzyć albo w jakimś odtwarzaczu CD, albo na komputerze. I na płycie jest 7 ścieżek dźwiękowych. I wtedy wygląda to tak. Na każdej ścieżce dźwiękowej dźwięki są nagrane w różnej kolejności. Tu na przykład były cymbałki. Jak ktoś ma u siebie cymbałki, bierze żeton, kładzie tam, gdzie ma cymbałki. Teraz żaba. Ktoś bierze żabę i tam, gdzie ma żabę, daje żabę. Teraz taki młot pneumatyczny. Młot pneumatyczny. I trzeba szukać, gdzie był młot pneumatyczny. Ktoś go gdzieś miał. Przypuszczam, że gdzieś tu jest. Ale nie. O, tu był. Teraz był chyba tamburyn. Taki. I dajemy tam, gdzie on był. Teraz nie zdążyłem. Trąbka jest tu i trąbka jest tu. To jest druga gra. Trzecia gra polega na tym, już bez tych plansz, wszystkie żetony leżą na środku. Jak słyszymy dźwięk, to dziecko, które pierwsze rozpozna, który to jest przedmiot i znajdzie ten przedmiot na żetonach, to musi rączką po prostu zakryć dany przedmiot. I kto więcej żetonów zbiera. Zaraz zobaczymy, usłyszymy jakiś dźwięk. Motor. Chwyciłem mój żeton, bo to myślę, że to był motor. I to jest trzecia wersja gry. Ścieżek, tak jak mówiłem, jest 7, różne ułożenie dźwięków. Każda ścieżka około 11 minut trwa. Dźwięki są wyraźne. Też śpiew jest. O. Lub ewentualnie loteryjka, to zakrywamy. No, lub odsłanianie żetonów, jakby była odsłonięty, no to wtedy już bez płyty. Można wtedy dopasować. Fajna gra o dźwiękach. Można sprawdzić, jakie dziecko ma słuch. No i uczyć się dźwięków po prostu. Dziękuję.